Z tej strony Zeus, kolejna część aktualizacji, oprócz Miraża, który został zaktualizowany wizualnie, no i oczywiście te skyboxy, to jest właśnie nerf CZ-ki, który jest dosyć ważny, z 33 do 31 damage'a na odległość. Jednak, czy ja wiem, czy to wpłynie na rozgrywkę pod względem zachowania zawodników, czy będą mniej grać tą broń? Dalej będzie super celna, dalej będzie to maszynówka, więc to będzie machine pistol, a nie machine właściwie, no machine gun, machine pistol, który no dalej ma mega, mega impact w grze i myślę, że prosi w Tero nie będą zmieniać na Tech9'a, jednak CTC mogą się pokusić o 5-7'a, który nie jest tak mocny jak kiedyś, jednak mogą się pokusić, jednak wydaje mi się, że to jest na tyle mały nerf, że dalej będzie ona grana po prostu na scenie profesjonalnej. Kolejnym aspektem jest cena MP7. 1700, aktualnie 1500. $200. Rzeczywiście, może to spowodować, że będzie większy popyt na tą broń. Ale czy to będzie często rozgrywane? Jak widać, zazwyczaj prosi grają tą najtańszą bronią, jakiś MP9, które po prostu będzie pierdzieć i zabijamy przeciwników, tak? No ale też, no zobaczymy jak to będzie, tak? Wydaje mi się, że będzie częściej grywalne, na pewno. To spowodowane będzie właśnie tą mniejszą ceną. Jest bardzo celna ta broń, jak można zaobserwować. Więc może być częściej stosowana. No i w sumie zobaczymy jak to wyjdzie, tak? 30 ammo, więc też można sprayować, jak będą wychodzić przeciwnicy. Wydaje mi się, że jest bardzo OP bronią. Za 1700 sam bym tego nie kupował drugą rundę, załóżmy, po wygraniu pistoletówki. Ale w momencie, kiedy teraz ona kosztuje 1500, no i jestem skłonny ją kupić, tak? Bo mogę sobie dokupić w razie czego i granaty, i tą nawet szybkostrzelną maszynówkę. Kolejny aspekt to jest M4. Jak widać po zakupie 60 ammo. To jest klucz. 60 ammo. Co to oznacza? Na pewno możemy więcej się spodziewać skanów przez smoka, tak? Mamy smoka na rampie, usłyszymy kogoś, skanujmy sobie, tak? To nie będzie tak, że sobie przeskanujemy, zaraz zrobimy reloada i mamy 20-20, czyli 40 ammo, zaraz tam ktoś wyjdzie, zabijemy jedną osobę i znowu już nie mamy amunicji, więc kurczę się boimy skanować tego smoka, bo nie mamy po prostu ammo, żeby na to sobie pozwolić. Teraz mamy na to możliwość, że po prostu mamy dodatkowy magazynek, mamy kolejne 20 naboi, które możemy poświęcić na zabicie przeciwnika, tak? Więc zdecydowanie zmiana na plus. Jeżeli coś, no to jeszcze często, no w pistolu w USP-ie się nam kończy amunicja, więc czekamy Valve, może tutaj doda nam jakiś jeden magazynek, 36, może nawet 48, tak, będziemy mogli mieć w zapasie. Ale aktualnie musimy się nacieszyć tymi 60 nabojami w dodatku, oczywiście 20 dodatkowymi nabojami w M4. Super zmiana, więc to akurat Valve się chwali, na pewno była to też od prosów taka inwencja, bo nie dość, że M4 jest o wiele mniej grana, 90% zawodników na pro scenie korzysta z M4 i A4. Zaledwie 10%, nawet myślę, że mniej z tej właśnie M-ki z tumikiem. Tak więc to na pewno bufuje, jakoś minimalnie, ale bufuje to tą broń i mam nadzieję, że będzie ona częściej wykorzystywana, tak? To było chyba wszystko odnośnie rifli, które zostały lekko zmodyfikowane, a właściwie to dwa razy, raz cenowo, czyli MP7, raz mamy zwiększenie amunicji w M4A1S, no i mamy też CZ-kę, która została lekko znerfiona pod względem zadawanego damage'a, jednak myślę, że na razie nie będzie to miało chyba aż takiego wpływu na rozgrywane rundy, czyli dalej będzie to force pod CZ-ki. Ponieważ no, w szczególności po Tero, gdzie Tech9 jest naprawdę bardzo słabo w tym momencie, no, żeby grywalne, a 5-7, no to zobaczymy po stronie CT. Może być więcej grywalny, jednak dalej myślę, że CZ jako Submachine Mode dalej będzie w medzie.
To było wszystko z mojej strony. Druga część aktualizacji, kolejny filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, lajka na Facebooku, na moim fanpage'u. Dzięki za obejrzenie materiału. Do usłyszenia. Cześć.